Piątku Gatka Sówczyn, Radachówka i właśnie dużo osób wyjeżdża i w piątek jest tragedia w ogóle przyjechać. I tam ludzie przez Sępochów uciekają, przez Sępochów jadą i przez Kobiet tak uciekają tak bocznymi drogami. Ile trzeba stać w korku, żeby przyjechać z Warszawy do Lublina w piątek wieczorem przez Kobiet? Oj matko, czasami 3-4 godziny. Spokojnie. Korek ile liczy wówczas kilometrów? Od Kołbieli w stronę Warszawy. Znaczy z Lublina, stąd? W piątek, czyli od Warszawy do Lublina. Z 3 km minimalnie. Mhm. 3 km to jest tutaj z Kołbieli, to jest nawet Nowa Wieś, Bocie, nawet czasami za Bocianem stoją. A od tego zakręcu tam się tak się zaczyna. Mhm. A w poniedziałek rano od Lublina w stronę Warszawy. A w poniedziałek rano to z każdego z każdej strony. Kołbiel, Grójecka, z Lublina i z... Warszawa to może z Warszawy to nie, ale te trzy kierunki tak. I kierowcy omijając rondo jeżdżą przez Gatkę. Nie, przez Gatkę i walczą, gdzie się skarżą, bo ja wiem, że tu przypadną mi przez Pieskową się skarżą, dlatego że duży piach, a jak są straszne też, to jest duże błoto i mają strasznie drogę zniszczoną. A tu wjeżdżają tiry czy osobowe? Osobowe, raczej busy. I autobusy też mijają, no bo wcale się nie dziwię, tak? No bo jak chcą być na czas, no to muszą omijać. Ale tu też natrafiają na korek w takim razie, skoro ich jest. Tak, bo tutaj jak ominą, no to tu muszą stać. A tutaj te osoby nie chcą im bardzo wpuszczać, no bo wiedzą, że mijają. No to się kółko się zamyka. Mhm. To czyli rozwiązaniem byłaby obwodnica Kołbieli. Oczywiście, że tak. To już dawno powinno być zrobione. Mhm. To wie pan, co, to za tym jest każdy. Z kimkolwiek wam porozmawia, to każdy, sam jestem też kierowcą i też stoję tutaj w korku. Jak na przykład też wracam z Warszawy często, to też stoję w korku z tamtej strony. Nawet tutaj, nawet jak jadę sobie ten, to też tu muszę rano stać, żeby do ronda się dobić. Bo inaczej nie mam wyjścia. Chyba, że pojadę przez drugą wieś, ale też muszę do ronda dojechać. Więc każda droga, to muszę przejechać przez to rondo. Dobra.